Przypomnijmy, rozpoczęcie przebudowy targowiska planowano jeszcze w ubiegłym roku. Tak się jednak nie stało. W sierpniu w przetargu na jego modernizację wpłynęła jedna oferta na kwotę blisko 13 milionów złotych. To jednak dwukrotnie więcej niż miasto przeznaczyło na ten cel. W związku z tym Zieleń Miejska zmuszona była unieważnić przetarg. Spółka jednak nie zrezygnowała z przebudowy targowiska. Podjęto decyzję o całkowitej zmianie koncepcji. A to wiąże się ze znacznym ograniczeniem prac. Już mówię, co zostało odchudzone, o różne elementy infrastruktury, które były bardziej takie dla ozdoby, jak po prostu do handlu. Zostało odchudzone o pawilony handlowe. Nie chcemy narzucać pawilonów gotowych osobom handlującym, bo nie wiemy, kto jakie będzie miał potrzeby. Chcemy też, żeby te materiały, które będą przeznaczone na budowę tych pawilonów, no, były na kieszeń osób handlujących, także pozostawiliśmy im tutaj w tej tą kwestię do wyboru. Aczkolwiek pawilony będą miały charakter modułowy, czyli będą miały być wykonane na wzór taki, jaki my zaproponujemy. Miasto na przebudowę targowiska przeznaczyło 6 300 000 zł, ale złożyło także wniosek o dofinansowanie tej inwestycji do programu inwestycji strategicznych na kwotę 10 milionów złotych. Koncepcja na przebudowę targowiska w nowej, uszczuplonej formie jest już gotowa. Zieleń Miejska wkrótce ogłosi ponowny przetarg. Ta koncepcja jest już gotowa, już mamy wizualizację skończoną. W dniu dzisiejszym mamy deklarację tutaj projektanta, że projekt oraz wniosek o pozwolenie na budowę zostanie złożony do Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu. Trzeba przetarg. I co wtedy z tymi osobami, które handlują? Gdzie one będą wtedy mogły handlować? Jeżeli przetarg dojdzie do skutku, będzie oferent i kwota będzie odpowiednia, ta, którą posiadamy. Planujemy, że inwestycja ruszy od 1 listopada. I te osoby na ten czas, targowisko zastępcze będzie tutaj między naszym zakładem Zieleni a stacją benzynową, tak jak miało to być poprzednio.